Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego. 22 kwietnia przyszłego roku przypadnie bowiem 60. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego uczonego. Jan Czochralski, znany metalurg, chemik, metaloznawca, opracował szereg nowych metod badawczych i patentów, które miały przełomowe znaczenie i przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Był pionierem i orędownikiem badań interdyscyplinarnych. Jego odkrycia naukowe wyprzedzały ówczesny stan techniki i również wyobraźnię ich zastosowań. Bez wątpienia odkryta przez niego metoda otrzymywania monokryształów, nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia elektroniczne zawierają układy scalone, diody i inne elementy otrzymywane właśnie metodą Czochralskiego. Wkład polskiego uczonego w rozwój światowej nauki oraz techniki został doceniony przez uczonych całego świata. Jan Czochralski jest dziś jednym z najczęściej cytowanych Polaków w naukowej literaturze światowej. Na podkreślenie zasługuje także jego postawa w czasie II wojny światowej, kiedy współpracował z Armią Krajową, wspólnie z żoną i córką doprowadził do uwolnienia wielu aresztowanych Polaków. W 1940 roku Jan Czochralski utworzył Zakład Badań Materiałów po to, by dać pracę kilkudziesięciu kolegom, którzy wraz z wybuchem wojny stracili swoje źródła utrzymania. Wystawiane przez niego fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu chroniły legitymujące się nimi osoby przed represjami ze strony okupanta. Przypadająca w przyszłym roku 60. rocznica jego śmierci i podjęte przez niektóre środowiska inicjatywy zmierzające do ustanowienia roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego to szansa na przypomnienie tego wielkiego uczonego. Jestem przekonany, że ten wybitny naukowiec, inżynier, twórca nowoczesnej technologii elektronicznej, inżynierii materiałowej w 60. rocznicę śmierci zasługuje na szczególne wyróżnienie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za ustanowieniem roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego. Uważam również, że rok 2013 powinien być rokiem pamięci o Powstaniu Styczniowym. Jeśli takiej uchwały nie podejmiemy, będzie to fakt haniebny dla naszej Izby. Dziękuję bardzo. Dziękuję.